Czas na wyczekiwany od 2 tygodni finałowy akt wyborów samorządowych. Już za chwilę rozpocznie się cisza wyborcza, a kandydaci na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast i gmin intensywnie spędzali dziś ostatnie godziny. Jak wyglądały ostatnie chwile kampanii przed drugą turą wyborów, to sprawdzała Magda Sincewicz. Co to pani każdy... Zapalenie płuc pan dostanie, na pani, pewno. Ale każdy ma prawo powiedzieć swoją. W wieku ja swoje przeżyłam. I wiem, ale każdy ma prawo swoją ocenę. Ja mam prawo i pan ma prawo. To już naprawdę ostatnia prosta. Choć jak widać, nie zawsze jest prosto. Mimo to ci, którzy dostali drugą szansę, nie poddają się i do ostatnich chwil walczą o każdy głos. Ja całą kampanię prowadzę w takim nurcie otwartości i sukcesywnie dozowałem coraz nowe elementy tej kampanii. Pierwszym elementem takiej kampanii wyjścia do ludzi to były spacery Idę Dalej, spacer z Andrzejem Sączkiem, kandydatem na prezydenta miasta Rybnika. Problemami mieszkańców postanowił się także zająć kontrkandydat i obecnie urzędujący prezydent Rybnika ubiegający się o reelekcję. Ostatnie momenty kampanii spędził m.in. tu, w Urzędzie Marszałkowskim, w trakcie ogłaszania decyzji o przywróceniu ruchu pociągów na trasie Gliwice-Knurów-Rybnik. Nie było ich tu przez 2 dekady, wrócą na tory już 9 czerwca. Patrzę choćby na dzisiejsze spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim. Podpisujemy ważną umowę o połączeniach kolejowych pomiędzy Rybnikiem i Gliwicami. Także cały czas coś się dzieje. No i mogę tylko powiedzieć, że zachęcam, aby pójść po prostu na wybory i zagłosować. Swój głos w tej sprawie zabrała również obecna na briefingu kandydatka na prezydenta Gliwic. Choć jak przyznaje, transport to tylko jedna z rzeczy, których potrzebują mieszkańcy jej miasta. Gliwiczanie chcą zmiany, chcą innych Gliwic, Gliwic, w których będzie od 15 lat obiecywany szpital, będzie więcej mieszkań komunalnych na wynajem, przestaniemy wycinać drzewa, uatrakcyjnimy nasze miasto dla młodych ludzi. To między innymi szpital stał się kością niezgody między nią a kontrkandydatem, obecnie pełniącym funkcję wiceprezydenta Gliwic. Skończyło się procesem wyborczym, zresztą nie jednym, bo dzisiaj został złożony kolejny. Kolejne dni przyniosą odpowiedź na to, czyje pomysły na zarządzanie miastem przekonały wyborców. Po wyborach oczywiście będę rozmawiał z koalicjantami w Radzie Miejskiej. Spotkamy się, przedyskutujemy, myślę, że ze wszystkimi radnymi przyszłe zarządzanie miastem. Jak ważna jest współpraca, nie tylko na szczeblu samorządowym, przypominają ci, którzy do tej pory pełnili funkcje także poza nim. Pragną te praktyki przenieść na własne podwórko. Ta aktywność na zewnątrz prezydenta, jego doświadczenie tutaj będzie miało ogromne znaczenie. Dobry kontakt z wszystkimi prezydentami. Ja jako poseł czy też minister już dzisiaj mam ten dobry kontakt. Potrafię też walczyć o swoje i bicie o swoje. Ocenią to wyborcy już w najbliższą niedzielę. Nie tylko ostatnie 2 tygodnie kampanii, ale też wcześniejsze działania kandydatów. Myślę, że kampania w tym roku na wiosnę troszkę nietypowo. Ale była też intensywna, zwłaszcza po świętach. Po świętach, kiedy to no, ta pogoda była fajniejsza i można było bezpośrednio z mieszkańcami się spotkać, spacerując po mieście. Na niedzielny spacer do urn będzie można wybrać się już o godzinie 7. Lokale wyborcze będą czynne do godziny 21.